Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Łomży, święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Dla osób wierzących jest to czas przygotowania duchowego do tego wielkiego święta katolickiego, ale jest to również czas przygotowania do świętowania w wymiarze materialnym. Miasto Łomża wpisuje się w te potrzeby mieszkańców naszych i po raz kolejny organizuje wielkanocny jarmark, który będzie miał miejsce na Starym Rynku już w najbliższą sobotę. Tradycyjnie już zaprosiliśmy wielu wystawców, którzy zaoferują naszym mieszkańcom zarówno wyroby garmażeryjne, jak również te związane z kulturą taką materialną, z pięknymi pisankami, palmami i wieloma innymi wyrobami rękodzielniczymi. Ale pojawią się również na tym jarmarku wystawcy, którzy zaoferują nam różnego rodzaju antyki, starocie i inne atrakcyjne przedmioty, które mam nadzieję wzbudzą zainteresowanie naszych mieszkańców. W tym roku jarmark chcemy połączyć również z takim szlachetnym przedsięwzięciem, które zjednoczyło wokół wspólnej idei wiele organizacji pozarządowych. Takim przedsięwzięciem jest tak zwana akcja Kilometr Dobra. Proszę Państwa, ten jarmark wielkanocny rozpoczyna cykl jarmarków, które będą miały miejsce na naszym rynku przez cały sezon wiosenno-letnio-jesienny. W miesiącach od kwietnia do października, w każdą drugą sobotę miesiąca, zapraszamy zarówno wystawców, ale przede wszystkim mieszkańców Łomży do odwiedzania Starego Rynku, celem skorzystania z oferty tych, którzy chcą podzielić się efektami swojej pracy. Czy to związanym z żywieniem, czy związanym ze sztuką, czy też z innymi jakby wytworami swojej aktywności. Dodatkową taką atrakcją, którą chcemy wpisać w każdy z tych jarmarków, który będzie miał miejsce od kwietnia, powtarzam, do października, w każdą drugą sobotę miesiąca, będą występy naszych tutaj lokalnych artystów. Oprócz tego, że chcemy, by to było miejsce, pragniemy, by było to miejsce spotkań, by można było zrobić zakupy, chcemy również, by towarzyszyły temu wrażenia artystyczne i też, by ten Stary Rynek stał się miejscem promowania naszych lokalnych artystów. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższą sobotę tutaj na jarmarku wielkanocnym i że będziemy mieli okazję gościć naszych mieszkańców i osoby przyjezdne w każdą drugą sobotę miesiąca od kwietnia do października. Serdecznie Państwa zapraszam.